Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w specjalnym odcinku, zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj chcę wam pokazać dwa pozostałe zakończenia dodatku Krew i Wino. Najpierw zajmiemy się neutralnym zakończeniem. Polega ono na tym, że nie idziemy teraz do Pucybuta, czyli nie zajmujemy się w ogóle tą opcjonalną częścią, którą gra nam proponuje. Czyli nie idziemy do Pucybuta, nie idziemy do Siany. Jeżeli pójdziemy do Pucybuta, a nie pójdziemy do Siany, to też będziemy mieli neutralne zakończenie. Więc idziemy od razu porozmawiać z Damienem, który jest tutaj. Damien. Geralt, najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Zauważcie, że nie możemy mu powiedzieć, że wiemy, kto jest piątą ofiarą, ponieważ nie dowiedzieliśmy się tego od Pucybuta. Gdybyśmy się tego dowiedzieli i właśnie później byśmy po prostu do Siany nie poszli, to i tak by było złe zakończenie. No dobra. Możemy zaczynać. W porządku. Tylko się zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwowego. Wiesz co? Najlepiej w ogóle się nie odzywaj. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. To dziwne. Teraz Damian inaczej też na nas reaguje, z tego co widzę. Kapitanie de la Tour? Proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Jaśnie oświecona, jako głowa państwa powinnaś przede wszystkim dbać o dobro kraju. Niezależnie od tego, czym Siana się kierowała, jest ona zagrożeniem dla ludzi. Masz rację. Moi poddani są najważniejsi. Nie mogę o tym zapomnieć. Siano, bez względu na nasze więzy krwi, czeka cię proces i sprawiedliwa kara. Jako księżna będę musiała cię osądzić. Ale jako siostra nie przestanę cię kochać. Wybaczysz mi. Nigdy ci nie wybaczę. Thank you.
Przyszedłem kupić kwiaty. Jakiś wieniec albo... Nie ma. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść. Anemony, piwonie, gladiole. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej wybierałam. Pachnące z dużymi pąkami, takie co długo postoją. A nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry. Jak to się mogło stać? Nikt nie podejrzewał, że Siana będzie aż tak zawzięta. Ani Damien, ani ja, ani sama księżna. A, już poznaję. Wyście są ten wiedźmin z północy, co nas przed bestią uratował? Aha, powiedzmy. Czekajcie, proszę. To dla was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść. Ale weźcie go. Wiem, że byliście z księżną blisko. Ile jestem winien? Nic. Zachowajcie te pieniądze i wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj. No jak widzicie, moi drodzy, jest to, co ciekawe, neutralne zakończenie, nie złe. Ale to się już zobaczycie później, dlaczego jest tylko i wyłącznie neutralne. No, przynajmniej według gry jest takie. Chociaż ja uważam, że to jakby złe powinno być neutralnym, ale nie będę się kłóciła. No pokażę wam oba dzisiaj. Specjalnie tego nie przewijałam, tej rozmowy i tego wszystkiego. Czy to jest to miejsce, gdzie są zablokowane drzwi? Nie. Geralt. Poniżej musimy zejść? Okej. Okay. Jest Damian. Wiedźmin. Byłem pewien, że wyjechałeś. Nie mógłbym. Anna Henrietta była... Wspaniała. Piękna, dobra. Była najlepszą władczynią, jaką można sobie wymarzyć. A ja ją zawiodłem. Nie obwiniaj się. Żaden z nas się nie spodziewał, że Siana jednak dopnie swego. I żaden z nas nic nie zrobił. Bo nie mógł nic zrobić. Pewnie masz rację, ale... Gdy umiera ktoś tak drogi... Nie sposób nie szukać winy w sobie, a nawet najtwardszym rycerzom miękną serca. Przyszedłem pożegnać księżną, złożyć jej ostatni hołd. Białe róże, jej ulubione. Wejdź, spoczywa w krypcie królewskiej. Wbrew memu sprzeciwowi. W jednej sali z morderczynią. Co? Kto tak postanowił? Rada regencyjna. Banda starców, którzy zamiast serc mają przepisy i kodeksy. Uznali, że skoro w żyłach Sylwianny płynęła królewska krew i siostra księżnej nie została prawnie wydziedziczona, powinna zostać pochowana razem z Anariettą.
i na co ci było to wszystko? Spoczywaj w pokoju. Żałuję, że tak się to skończyło, że temu nie zapobiegłem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz. Śpi spokojnie. Stylowa krypta, wielce dyskretna. Marzyłoby mi się takie miejsce wiecznego odpoczynku. W takich chwilach nigdy nie wiem, czy kpisz, czy naprawdę. Naprawdę, Geralt. Naprawdę. Jestem zdania, że to nadzwyczaj spokojne miejsce, pełne subtelnego uroku. Prawdziwie godne księżnej. Wasz smutek z powodu zjawisk i procesów, do których jesteście predestynowani, nigdy nie przestanie mnie zadziwiać. Chodź, przyjacielu. Przyszedłem cię stąd zabrać. Należy ci się trochę wytchnienia po wrażeniach ostatnich dni. Nie zdołałem zapobiec tym śmierciom. Dosyć podle się z tym czuję. Zastanawiam się, czy mogłem zrobić coś więcej. A w Toussaint panuje teraz bezkrólewie, a właściwie kompletny chaos i rozpacz. Księżna umiała sobie zaskarbić sympatię ludzi. Całe Beauclair płacze po niej. Masowa egzaltacja. Cóż, poddani najwyraźniej przejęli niektóre cechy od swojej władczyni. Skąd ten sarkazm? Myślałem, że lubiłeś jaśnie oświeconą. Lubiłem. I naprawdę szkoda mi jej. Mnie też. To napij się. Zawsze mi się wydawało, że jesteś naturą trochę bardziej skomplikowaną. Zapijanie smutków? Taka prymitywna metoda? To do ciebie nie pasuje. Cóż, są smutki, na które po prostu nie ma innego lekarstwa. Cokolwiek by nie mówić o Sianie, musisz przyznać, że miała twardy charakter. Tak, przyznaję. Choć akurat w jej przypadku lepiej byłoby, gdyby miała naturę bardziej filozoficzną i gdyby od czasu do czasu nachodziły ją refleksje co do słuszności własnych poczynań. Prawda. Witajcie, moi drodzy, ponownie. Teraz pora odkryć kolejne zakończenie, czyli już zakończenie tak zwane złe. Idziemy zasadzić fasolki, ale musimy uważać na skrzaty, które będą nas atakować, więc już wyciągnęłam sobie zawczasu broń. Jak już wam wspomniałam, tutaj złe zakończenie odblokowujemy na dwa sposoby. Jedno, gdy jesteśmy w krainie baśni, nie rozmawiamy z dziewczynką z krzesiwami, albo jak z nią rozmawiamy, to nie odkupujemy od niej wstążki. Po prostu. Możemy też na drugi sposób odkryć to zakończenie, ale wtedy potrzebujemy iść ścieżką ukrytego aż do końca, czyli wykonać zadanie ze krwi w 100%, bo wtedy przez inny sposób przyzywamy po prostu Detlefa. Dobra. No. Tutaj będzie wszystko tak naprawdę to samo, więc spotkamy się, myślę, w miejscu, gdzie będziemy już praktycznie szli do Tesza Mutna.
muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlef, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie. Wymowne milczenie. Cóż, w takim razie przyszła pora, żeby się pożegnać. Szkoda. Ziana! Co ty zrobiłeś? To, co musiałem. To, na co zasłużyła. Do Beauclair wróci pokój. Nim nadejdzie świt, wampiry znikną z miasta. Odejdę z nimi. Gdzieś daleko. Daleko od ludzi. Możecie spróbować mi przeszkodzić. Wtedy zabiję też was. Choć wcale tego nie chcę. Wasza decyzja. Możesz odejść, ale jeśli kiedykolwiek jeszcze się spotkamy... Będę się trzymał na dystans, wierz mi. Geralt, Regis, bywajcie. Wiem, że przyrzekłem ją ochronić. Przepraszam, ale to się stało za szybko. Co myśmy najlepszego zrobili? Puściliśmy wolno zabójcę. Chyba tego chciałeś od samego początku. Trzeba dać znać Annie Henriecie. Geralt, przecież ona... Wiem, Regis. Mimo to trzeba dać jej znać. Geralt z Rivii. Czego chcesz? Ja? Niczego. Jestem Jacques Przystojniak i wszystko już mam. Zastanawiam się, czy ty czegoś nie potrzebujesz. Co konkretnie możesz mi załatwić? Konkretnie wszystko. Czego może potrzebować gość tego uroczego hoteliku? Od porządnego żarcia, aż po fistech. Raz nawet sprowadziłem tu całkiem niezłą dupę, bo jeden z więźniów cierpiał na jakąś nadczynność gruczołów, czy coś tam. Widzisz, poza murami jestem zwykłym pachołkiem, ale tutaj, w pierdlu, jestem prawdziwym królem. Niczego nie potrzebuję. Każdy czegoś potrzebuje. Po prostu za krótko tu siedzisz. Dobra, skąd mnie znasz? Znam? To za dużo powiedziane. Wiem, że przydzielili cię razem ze mną do pracy w pralni. Wiem też, za co siedzisz. Od tej strony znam każdego, kto tu trafia. No proszę, proszę. Naprawdę ciekaw jestem twojej wersji. Księżna wynajęła cię, żebyś znalazł mordercę z Beauclair. Ty żeś go znalazł, owszem, ale pozwoliłeś mu zabić siostrę naszej kochanej Anarietki. W dodatku morderca przepadł jak kamień w wodę. Chociaż w jego przypadku lepiej pasuje określenie, rozpłynął się jak mgła. Jesteś całkiem nieźle poinformowany. Najlepiej w tym pierdlu.
Księżna się na ciebie wkurwiła, chociaż wcześniej swoją siostrę miała w dupie. No i teraz czekasz na proces i wyrok. No dobra, skoro jesteś taki obeznany, to powiedz mi jeszcze, na co mnie skarżą? Tego nie wie nikt. Nasza Anarietka to chimeryczna cipa i nigdy nie wiadomo, który półdupek ją zaswędzi. Ale uciekać nie radzę. Na razie jesteś zwykłym więźniem. W przypadku ucieczki staniesz się wrogiem publicznym numer jeden. A ciebie za co posadzili? Różnie. Nie miałem gdzie mieszkać, chciałem gdzieś przezimować. No to okradłem sklepikarza. I to był błąd, bo dostałem karę grzywny. A że nie miałem pieniędzy, to zamienili to na karę chłosty. Od tamtego czasu robię małe świństwa różnym nadętym ważniakom. Raz obciąłem ogon ogierowi hrabiego Bowie. Za to dostałem 1,5 roku. A ostatnio na przykład nasrałem do szyszaka marszałka de Lestek. Poważna sprawa. 3 lata. 3 lata świętego spokoju. A jak mnie wypuszczą, to znowu zrobię jakieś świństewko. Taki mam pomysł na życie. To co, idziemy do tej pralni? Chyba lepiej to mieć za sobą. A no, chodźmy, chodźmy. Cieszę się, że będziemy razem pracować. Łachy śmierdzą jak żygi na słońcu. Ale można się przyzwyczaić. A kto pracuje, dostaje więcej chleba. No jak widzicie, moi drodzy, zostaliśmy osadzeni w więzieniu. Mamy zadanie za żelazną kratą. Idziemy w takim razie do pralni. Podnieś mydło. Zbierz brudne ubrania. Co ciekawe, w ogóle tutaj jest właśnie zadanie poboczne, tylko że to jest chyba na górze. Także też wam je chcę pokazać. Co się kurwa patrzysz? To nie luneta. Grasz czy nie? O co chcesz grać? No patrzcie go. Gówno ma, się dopytuje, co postawić. No baran jeden. Może być twoja koszula. A ty co mi dasz, jak przegrasz? Chleb. Odłożyłem dla Stefana, ale najwyżej będzie głodny. Kto to jest Stefan? Gówno cię to obchodzi. Szczur. To co, grasz? No dobra. Zagram w takim razie. Zagram. No, to dawaj.
Skurwysynu, orżnąłeś mnie! Przez ciebie Stefan pójdzie spać głodny. Przykro mi. On mi mówi, że mu przykro. Kolego, w tym pierdlu już nikt nigdy z tobą nie zagra, rozumiesz? Uważaj, żebyś się na mydle nie poślizgnął. Będę uważał. Dobra. Tu jest jeszcze jakiś chyba questik jeden. Zejdź mi z drogi. Tu ktoś stoi. Nudzę się jak chuj. Okej, okay, poniżej jest. Tak jakby questik, dobra. To jeszcze tam pójdziemy. Jak widzicie, troszeczkę to jest w miarę nawet wszystko rozbudowane. Będzie nawet długi odcinek. Tu jest jeszcze jedno zadanie, ale jak tam dojść, to ja tego nie wiem. Może by jakoś wyjść tędy i naokoło? Kurde. Czy ta gra może przestać mi to robić znowu? Tu nie przejdę. Dobra, nie wiem gdzie to jest, dlatego to na razie olejemy w spokoju. Idziemy zrobić to, żeby zebrać brudne ubrania. Tu coś jest? No weź to. Masakra. Jestem chyba ślepa, wiecie, bo ja w ogóle nie widzę nic, co jest w tym więzieniu gdzie. Wrzucisz ty to w spokoju. Czy wy to widzicie? No dobra, to robimy pranie. Ja widzę. Obrońca obszar pańców trafił do pierdla. Jak to możliwe? O, kogo my tu mamy? Czym sobie zasłużyłeś na tak złe traktowanie? Dajcie spokój, jestem zajęty. Słyszeliście? Praczka jest zajęta. Obawiam się, że będziemy ci musieli trochę poprzeszkadzać. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie? Obrońco Pucybuta? To ja może wrócę, jak skończycie rozmowę. O, serdeczne dzięki za pomoc, Szak. Jesteś w pierdlu, człowieku. Tu się liczy jedno, przeżyć. Dlatego nikt nie będzie nadstawiał za ciebie łba. No i zostałeś sam. Mogę? Zajmijcie się lepiej. Czymś pożytecznym. Tak, musimy zrobić pranie, bo nas wtrącą do karceru. Hi, 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 ha, ha, ha. A pół chuja w dupie. Nie widzicie, że mutant próbuje nas czarować? Nie ma bata na marychę. Trzech naraz nie zaczarujesz. No co jest? Ej, łapcie za tary, chłopcy! Od lewej po lewej!
No, jasne. Mhm. Powodzenia. Wiedźmin od 7 boleści. Co tu się dzieje? No co? A co się ma dziać? Dlaczego ten człowiek leży na podłodze? Ja wiem. Się go weź i spytaj. Dlaczego leżysz? Odpoczywam. Jeszcze nie pracowałem w pralni. To bardzo męczące zajęcie. Skurwysyny. Wszyscy skończycie w karcerach. Tam będziecie mieli dużo czasu, żeby się nad sobą zastanowić. Już ja tego dopilnuję. Nic nie zrobiłem, żebyś mnie straszył karcerem. Nie pyskuj! Milton był moim stryjecznym kuzynem. Pozwoliłeś, żeby zginął. Za mało dostałeś pieniędzy od księżnej? Niestety, nie zdążyłem go uratować. Jak bestia rozszarpała siostrę naszej księżnej, to też nie zdążyłeś? Gdyby to ode mnie zależało, już byś wisiał. I nie próbuj na mnie swoich wiedźmińskich sztuczek, bo to się źle dla ciebie skończy. To fajnie. Siedzisz tu z własnej woli, czy też cię zamknęli, Stefan? Pewnie zastanawiasz się, co zjesz, kiedy już będziesz na wolności, co? A mnie się marzy barani udziec, dobrze wypieczony na zewnątrz i soczysty w środku. Ty jesteś ten pachołek z Rivi? Sugerujesz, że mam wstać? Idziesz ze mną. Jest wyrok w twojej sprawie. Jaki? Sraki, co to ja jestem, informacja? Ręce do tyłu, muszę cię związać. Idziemy. Tylko żadnych sztuczek. Okej. No, szykuj się na uwolnienie ze wszystkich swoich kłopotów. To nie nasz pierwszy raz, jak jesteśmy w więzieniu. Wiesz, gdzie prowadzi ta droga? Mam nadzieję, że do wyjścia. A żebyś wiedział. Tylko wyjścia mogą być różne. Jedni wychodzą tędy na wolność, a drudzy na tamten świat. A która opcja czeka mnie? Nie wiem. Ale możesz być pewny, że dzisiaj tędy nie wrócisz. To fajnie. Geralt. Mark Dubois. Stratował konno Alicję Walraff, małżonkę podczaszego. W wyniku rzeczonego zajścia ofiara znajduje się obecnie w stanie ciężkim. To był wypadek! Jechałem szybko, ona wylazła mi prosto pod kopyta! W związku z powyższym wyrok może być tylko jeden. Śmierć przez ścięcie. Nie! Ja nic nie zrobiłem! Ludzie, no przecież muszą być jacyś świadkowie! Dobra. Wykonać. Następny. Paul! Zabieraj wiedźmina i prowadź go do wieży! Taki jest rozkaz! Jak rozkaz, to rozkaz. Znaczy się, nie ty będziesz następny. Za mną. Masz iść za mną. Dlaczego kazałeś mi oglądać egzekucję? Żebyś wiedział, że nie jesteś w przytułku dla sierot. Chciałeś, żebym myślał, że będę następny. Kręcą cię takie zabawy? A żebyś wiedział. Nie lubię skurwysynów, którzy tu trafiają. I robię wszystko, żeby poczuli, że są w pierdlu, a nie na wakacjach. Kurde. Nienawidzę. Sterowanie z dupy. Nie kręć się w kółko. Fajnie. Dobra, na górę wchodzimy. Zrobiłam przez przypadek zrzut ekranu. Doprowadziłem więźnia, jaśnie panie. Rozwiąż go i zostaw nas samych.
Witaj, Wiedźminie. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię ostatnio widziałem, było jeszcze gorzej. Stosuję okłady zarniki. Już prawie tego nie czuję. Ale to, co mnie spotkało, to nic w porównaniu z tym, co spotkało Syjanę. Przez ciebie. Zaufałem ci. A ty? Czym mi odpłaciłeś? Jak myślisz? Dlaczego księżna umieściła Syjanę w bezpiecznym miejscu? Masz jakiś pomysł? Przepraszam. Może mi nie wierzysz, ale naprawdę nie przewidziałem takiego rozwoju wypadków. Przykro mi. Dość. Nie rozmawiajmy już o tym. Podobno podjęto decyzję w mojej sprawie. Naprawdę? Tylko to cię interesuje? Twoja własna skóra? Nie tylko. Ciekawi mnie na przykład to, jak się ma księżna. Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do ciebie nie zrzuciła całej winy na mnie. Twoją sprawą zajmował się sąd, a nie Anna Henrietta. Fakty są takie, że zostałeś wynajęty, żeby zabić bestię. A ty nie tylko jej nie zabiłeś, ale doprowadziłeś do śmierci siostry naszej księżnej. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Powiem ci, że gdyby to ode mnie zależało, zgniłbyś w naszym lochu. W takim razie cieszę się, że twój głos nie był w mojej sprawie decydujący. Cóż, myślę, że o tym, co postanowiono w twojej sprawie, nie powinienem mówić ja, ale człowiek, który zrobił wszystko, żeby ci pomóc. Jaki człowiek? O czym ty mówisz? Jaskier. Dziwisz się, jakbyś zobaczył ducha. Zapewniam cię, że gdybym zobaczył ducha, dziwiłbym się dużo mniej. Co robisz w Beauclair? Oficjalnie? Odwiedzam Anariettę. To znaczy księżną. No wiesz przecież, że się przyjaźnimy. A tak nieoficjalnie, to ratuję ci tyłek. Ty? Ale jak? Przecież w Toussaint jesteś persona non grata. Jak widzisz, zaryzykowałem. Dla mnie w życiu liczy się tylko przyjaźń. No i miłość też. No i sztuka, tak. A, no i jeszcze wino. Skąd wiedziałeś, że jestem w więzieniu? Wkrótce potem, jak cię zamknęli, odwiedził mnie Regis. To niesamowite, że dało się go odratować. Opowiedział mi wszystko, co tu się wydarzyło. Sam rozumiesz, że nie mogłem cię tak zostawić. Rozumiem, że jestem wolny dzięki tobie. Jak ci się to udało? O, mam swoje sposoby. Użyłem logicznej perswazji, precyzyjnej retoryki, a wszystko to okrasiłem wdziękiem i... jesteś wolny. Musisz wiedzieć, że nie było łatwo. Mało powiedziane, było bardzo trudno. Księżna była tak wściekła, że chyba nawet zapomniała, że kiedyś zabroniła mi się pokazywać w Beauclair. Krzyczała, że nigdy nie wyjdziesz z więzienia. To ciekawe. Więc jak ją przekonałeś do zmiany zdania? Powołałem się na dobre intencje, które tobą kierowały. Na twoją reputację, osiągnięcia i... wreszcie księżna przyznała mi rację. Jesteś zatem wolny, ale Anarieta nie chce cię więcej widzieć. Udało mi się nawet doprowadzić do tego, że nie zabiorą ci winnicy. Nie dostaniesz co prawda ani korony, ale posiadłość zatrzymasz. Jaskier, jesteś prawdziwym mistrzem dyplomacji. Dziękuję. Pozałatwiaj, co masz do załatwienia, a ja muszę iść na cmentarz. Anarieta jest w bardzo złej formie po śmierci Syjany. Ludzie zapominają, że księżna to przy okazji także zwykła dziewczyna, która straciła kogoś bliskiego. Powiedz mi jeszcze tylko, co upryścili. W porządku. Dochodzi do siebie po tych strasznych przejściach. Czyli wy razem nadal? Oczywiście. Jak mogłeś myśleć, że jest inaczej? Nie mam pojęcia, co mi strzeliło do głowy. Proszę cię tylko uważaj, żeby Anna Henrietta nie pomyślała, że twój powrót oznacza coś więcej niż chęć wyciągnięcia mnie z więzienia. Z księżną łączą mnie w tej chwili tylko i wyłącznie przyjacielskie stosunki. A teraz idę pocieszyć przyjaciółkę w potrzebie.
takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Idziemy. Odbierzesz swoje rzeczy przed wyjściem. Dobra, idź za strażnikiem. Geralt, ja cię uduszę, jak nie przestaniesz robić cyrku za chwilę. Nie, już naprawdę chcę skończyć tego Wiedźmina. To jest ostatni materiał z tej gry na konsoli. Przynajmniej z trójki, bo Geralt naprawdę robi bardzo dziwne rzeczy. Że nie idzie się ruszyć w ogóle. Masakra. Tragedia. Twoje rzeczy są za pierwszą bramą. Możesz je sobie wziąć. Pozostawić. Dobra, to weźmiemy. Weź wszystko, no. Masakra. Wyjdź z więzienia. Super. Nie szczerz się tak. Jeszcze ktoś zobaczy i będzie nieszczęście. Po prostu cieszę się, że cię widzę. Też się cieszę, wampirze. Dzięki, że sprowadziłeś Jaskra. Nie ma sprawy. Co prawda początkowo nie palił się do rozmowy z księżną, ale przekonałem go, że jest niezastąpiony. Dobrze to rozegrałeś. Jaskier lubi być niezastąpiony. A rzadko biedak ma okazję. Regis, a co porabiałeś, kiedy ja... Kiedy ty tkwiłeś w tej pożytecznej instytucji? Otóż przeznaczyłem ten czas na myślenie. Chcesz wiedzieć, o czym myślałem? Oczywiście. Myślałem o liczbie ofiar Detlafa w kontekście listy cnót rycerskich. Jak pewnie sam się już domyślasz, brakuje nam jednego nazwiska. Proszę cię, tylko mi nie mów, że po tym wszystkim, co odkryliśmy, zacząłeś wierzyć w teorię pięciu cnót. Tu nie chodzi o wiarę. To czysta logika. Syjanie zależało, by ludzie uwierzyli w istnienie bestii piętnującej tych, którzy zaprzeczają cnotom. Ja na jej miejscu zadbałbym, by liczba ofiar się zgadzała. Nie ciekawi cię, kto miał być piąty? A jeśli mnie ciekawi, to co? To chodź. Pogadamy jeszcze raz z Pucybutem. Dowiedziałem się, że to on dostarczał listy do Detlafa. Od niego powinniśmy zacząć. Dobra, sprawdźmy to. Właściwie to chętnie się przejdę, chociażby po to, żeby rozprostować kości. Chodźmy więc. No to już w sumie będzie powtórka z rozrywki, ale jeszcze pójdziemy do Anny Henriette. Już potem z tą informacją. Geralt? A co ty tutaj robisz? Zapomniałeś już, że morderca, którego miałeś zabić, uciekł? A siostra księżnej straciła życie? Zapewniam cię, że jakbym nie musiał, to bym nie przychodził. Ale dowiedziałem się czegoś, co może zainteresować Annę Henriette. Czyżby? Będziesz mi to musiał udowodnić. Mam list, który Siana napisała do mordercy. Skoro tak... No dobrze, wchodź, ale nie ręczę za jej wysokość. Opłakuję siostrę w krypcie królewskiej. Towarzyszy jej wicehrabia de Lettenhove. Musisz wiedzieć, Anarietto, że rozpacz jest jak deszczowe niebo. Prędzej czy później słońce wyjdzie zza chmur. Nie twoją siostrę zamordowano, więc łatwo ci jest mówić. Przecież wiesz, księżna.
Moje życie nie było usłane różami. I chociaż rzeczywiście nie miałem siostry, to wiele razy traciłem... nieważne. Wasza miłość. Jaki trzeba mieć tupet, żeby przychodzić tutaj po tym, co się wydarzyło? Spokojnie. Geralt na pewno ma bardzo ważny powód. Prawda, Geralt? Możesz być pewna, że nie przyszedłem tutaj, żeby cię denerwować, pani. Po prostu znalazłem list, którego treść powinnaś poznać. A kim ty jesteś, żeby mi mówić, co mam robić? To list, który Sianna napisała do mordercy. Naprawdę? W takim razie może rzeczywiście powinnaś go przeczytać? To może być ważne. Jaskier, ty mi go przeczytaj, proszę. Tym razem zajmiesz się księżną. Anna Henrietta nie ma pojęcia, czym jest empatia. Jej serce jest zimne, dlatego wyrwiesz jej ten głaz z piersi. Moja siostra nie mogła tego napisać. Są na to dowody. Nie. Nie wierzę. To niemożliwe. Ktoś chce ją oczernić w moich oczach. Nie pozwolę na to. Spokojnie, Anarietto. Już dobrze. Trzeba zniszczyć to ohydne pismo, słyszysz? Żeby nikt nigdy go nie przeczytał! Nigdy! Tak zrobię. A ty? Wynoś się stąd! To wszystko twoja wina! Wynoś się, słyszysz? Nie chcę cię więcej widzieć! Nigdy nie uwierzę, że ona mogłaby zrobić coś takiego! Jaskier, powiedz mu, że to nieprawda! Powiedz, że to nieprawda. Geralt, idź już, proszę. Księżna potrzebuje teraz spokoju. A z księżną poszło średnio. Zaprezentowała cały wachlarz emocji w naprawdę imponującym tempie, jak to ma w zwyczaju. Rozumiem, że nie rzuciła ci się na szyję, dziękując, że uratowałeś ją przed morderczą siostrą. Dobrze rozumiesz. I nie dziwi jej się. Na szczęście obecność Jaskra nieco załagodziła sytuację. Jak wiesz, nie przepadałem za Sianną. Ale bardzo żałuję, że nie udało mi się zapewnić jej bezpieczeństwa. Widzę, że i ty nadal masz wyrzuty sumienia przez to, co ją spotkało. Tak, nadal. No, to napij się. Nic już nie zagraża Beauclair, ale martwi mnie jedno. Detlaf żyje. Myślisz, że Anna Henrietta może być jeszcze w niebezpieczeństwie? Nie. Jestem tego pewien. W jego przekonaniu rachunki z Sianną zostały wyrównane. Detlaf nie ma żadnego powodu, żeby kogokolwiek atakować, ani żeby zostawać dłużej w Beauclair. Mam nadzieję. Choć na jego miejscu trochę szkoda by mi było stąd odjeżdżać. Bo ładnie tu, cholera. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment na zakończenie tego odcinka. Pokazałam wam tutaj, jak uzyskać neutralne oraz złe zakończenie oraz jakie to niesie za sobą skutki. Materiał jest długi, muszę go sporo poprzycinać, także mam nadzieję, że dostaniecie z tego najkrótszą esencję, jak się da. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji.
Ja lecę montować już dla Was ten materiał i słyszymy się w kolejnym z nowych serii. Trzymajcie się i cześć!